święta. Lokalnie, a my rozpoczynamy batalię o Puchar Polski w sezonie 2017-2018. I to jest właśnie coś, co będziemy obserwować, firmowy myślę. Znak, tak, tak, tak. Norbert Jędruczek to jest człowiek w zielonej koszulce w trykocie bramkarza, ale no uderzenie naprawdę ma świetne i rozegranie także, szansa, gol! 1-0, fantastyczna bramka, Mateusz Lisowski już w drugiej minucie daje prowadzenie i mamy na razie małą niespodziankę. Właśnie Michał Maciąg, o którym wspominaliśmy. Jest oczywiście ten, te obydwa zespoły dokonały oczywiście zmian. Jest Rafał Franc. Franc, uderzenie i świetna interwencja Norberta Jędruczka. Łukasz Biel, ta jego lewa noga jest niezwykle groźna. Rafał Franc i piłka po poprzeczce i interwencji jeszcze Jędruczka wychodzi na rzut rożny. No tak, Michał Maciąg faulował. Jeżeli to jest Artur Popławski, to no możemy się spodziewać jednej z opcji, którą będzie silne uderzenie na bramkę Jędruczka. Zobaczmy, Artur Popławski, jest bomba i świetna interwencja po raz kolejny w tym spotkaniu Norberta Jędruczka. Trafi. A potrafią, to widać w dzisiejszym meczu, także bezbłędnie, można powiedzieć. Janowski, strzelenie, świetna próba Rafała Franca. Kolejny dobry sezon tego zawodnika, to jest naprawdę obcokrajowiec, jakich chcielibyśmy oglądać. Polski futsal ekstraklasie, już nie mówię o tym, że jest kapitanem zespołu, że ma ogromny wpływ także od tej strony mentalnej na ekipę trenera Andrzeja Szłapy, ale no piłkarsko-futsalowo to jest najwyższa klasa. Świetny gol! Ależ gol! Łukasz Biel, nie wiem, czy tam był rykoszet, ale uderzenie było fenomenalne. 1-1 na 6 minut niespełna do zakończenia pierwszej części meczu. Jest wyrównanie. Łukasz Biel, wczoraj dwie bramki, dzisiaj dokłada kolejną. Rekord też długo się musiał napracować, tak? No, oddał kilkanaście strzałów na ten wyrównujący gol. Także no tutaj wydaje się, że teraz będzie wszystko po myśli rekordu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, tak. Ale cały czas jest 1-1, już jest 2-1. Artur Popławski, 2-1, rekord Bielsko-Biała prowadzi ze Słonecznym Stokiem Białystok. Popławski 2-1 dla rekordu. No i mamy... I mówiłem, że będą chcieli to absolutnie rozegrać na swoją korzyść jeszcze przed przerwą. Dobrze, Jędruczek. No tutaj takie było zawahanie, czy łapać tę piłkę, czy to nie było zagrywane przez kolegę z zespołu, ale... To był przypadek. Ale był przypadek. I jak nam się to zobacz, wszystko szybciutko zmieniło. To jest futsal właśnie. To jest futsal. A teraz muszą myśleć nad tym, jak rozgrywać dalej to spotkanie gracze MOKS-u Słoneczny Stok, Białystok. Budniak schodzi do środka, Budniak, dogranie, gol! Tak, no 3-1, Aleksander Bondar. No, piorunująca końcówka Bielszczan. Mało strzałów, mało tych dobrych akcji, jeśli chodzi o Białystok, bodaj 3 strzały, tak. Jasne, że determinował też to wynik. A więc prowadzenie przez dłuższy czas, ale to co było, to już nieważne. Patrzymy na to, co jest i co będzie, a rozpoczyna się od podwójnej interwencji Norberta Jędruczka. Najpierw strzelał Bondar, dobijał Michał Marek, ale wynik bez zmian. A więc no ta droga, nie chcę powiedzieć usłana różami, bo z ekipą z Gliwic, która świetnie sobie radzi. Tak, można powiedzieć tylko 3-1, biorąc pod uwagę wyniki ekstraklasowe, a teraz błąd, który i będzie rzut karny. Tak jest. Tak jest. No dobrze, ale piłka ustawiona na linii. Będzie próbował Aleksander Bondar pokonać Jędruczka. Tak, w bramce zmiana. Szatyłowicz. Jakub Szatyłowicz. Bondar, gol! 4-1. Świetne trafienie. I rekord prowadzi już 4-1 z MOKS-em Słoneczny Stok Białystok. Jest serduszko. Tak. Oczywiście jest rodzina na trybunach. 12 minut 26 sekund do zakończenia rywalizacji w halowym Pucharze Polski. Jędruczek, fantastyczne, jeśli chodzi o siłę uderzenie. Te uderzenie gracza rekordu niecelne. Tak, z autu zespół z Białegostoku. No a Kleszczanie się trochę cofnęli, tak? Może oni też liczą na kontry. Oj, teraz niedokładny i będzie bramka, gol! Jest tak. 5-1 z własnej połowy. Rafał Franc pokonuje Jędruszka, który zawahał się, czy nie odbić piłki ręką. 5-1, Rafał Franc podwyższa prowadzenie rekordu Bielsko-Biała. Dla mnie chyba najlepszy zawodnik. Absolutnie. No, nie wiem, czy pokonanych już. Zobaczmy, w finale, ale... bo jest strata w polu karnym. I jak się to skończy? Jeszcze raz. Ale to świetnie zrobił Łukasz Biel, który jest dzisiaj wśród rezerwowych. Kałuża, Michał Marek, gol.
Doskonałe podanie. No i Michał Marek wykorzystał swój wzrost. Idealnie skierował piłkę. Dobra. Oj, mamy przedłużone rzut karne. I Norbert Jędruczek. Zagranie ręką i Norbert Jędruczek z szansą na bramkę. Norbert Jędruczek kontra Kałuża. Jędruczek broni Kałuża. I 15 sekund do końca. Rafał Franc, czy jeszcze? O, już tak, już świętują. Z tego ataku woli poświętować. Tak. 7 sekund do końca, wszyscy już stoją, czekają na ostatnią gwiazdę. Czy jeszcze podejdzie i strzeli Kożuszkiewicz? Nie, a mógł to zrobić. Koniec spotkania, rekord Bielsko-Biała zdobywcą Pucharu Polski w sezonie 2017-2018. Sporo tych bramek strzelają rekordziści, nie inaczej było w tym turnieju finałowym, no bo przecież wczoraj 10-1, dzisiaj 7-1, 17 bramek w dwóch meczach zdobytych, dwie bramki stracone. Siła, klasa i potęga tego klubu, bo nie boję się tego powiedzieć, że to nie jest potęga zespołu, tylko potęga klubu, jakim jest rekord Bielsko-Biała na polskiej arenie futsalowej. Rośnie, ma się dobrze, a no kto